Małopolskie. 22 tygodnie w zestawieniu, ciągle w pierwszej dziesiątce. To taki top of the top telewizji Małopolskie TV. A moim Państwa gościem jest Rafał Brzozowski. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. No proszę bardzo, powiedz nam, co się zmieniło od Festiwalu Opolskiego? Wow, tak naprawdę to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że teraz jestem w takiej trasie wakacyjnej, bo mamy dużo koncertów i przede wszystkim cały czas się przemieszczamy. Teraz kolejny festiwal, to jest Top of the Top, czyli Sopot. Bardzo fajna impreza, można powiedzieć dwudniowa, ale występ składa się jakby z dwóch części. W związku z tym taki czas wakacyjny w sensie spotkań z fanami, podróżami, właśnie te za małe podróże, o których mówi ta piosenka. Świetnie się teraz to wszystko komponuje z tym, co ja, że tak powiem, mam w swoim życiu, bo cały czas się przemieszczam i cały czas coś się dzieje. Także po prostu no, taki wakacyjny, koncertowy czas. No to w takim razie bardzo Cię proszę o przepis na sukces, bo jesteś niewątpliwie, no nie powiem dzieckiem sukcesu, ale gwiazdą, która odniosła wielki sukces, bo mamy już drugie lato, tak pod rząd, gdzie jest hit za hitem. No cóż mogę powiedzieć, nie wiem jaki jest przepis. Wydaje mi się, że publiczność albo coś pokocha, polubi i akceptuje. Na pewno jeśli chodzi o piosenki wakacyjne, one muszą być po prostu lekkie. One nie mogą być jakieś depresyjne. To musi być coś, co jest takie optymistyczne przede wszystkim i co daje artyście też poczucie tego, że on po prostu dzięki tym piosenkom publiczność coś tam przeżywa w wakacje. Czy to pierwsze jakieś tam miłości, czy to jest taki czas, czy jakieś podróże, wyjazdy. Z czymś tam się to dobrym kojarzy zawsze. I to jest chyba taka też recepta, że w zamyśle to trzeba robić. A dalej to już publiczność weryfikuje i to nie od nas zależy. No, sam tutaj powiedziałeś o pytanie jedno, które chcę kolejne sobie zadać. Powiedziałeś, że twoje piosenki to też pierwsze miłości. A kiedy była pierwsza miłość Rafała Brzozowskiego? Oczywiście przedszkole, to jest jak najbardziej standard. No jasne, trzeba było się w koleżankach podkochiwać, może w jakiejś pani nauczycielce, nie pamiętam, coś tam takiego chyba było, ale to te pierwsze miłości to są takie przedszkolno-szkolne. Jej się najfajniej pamięta, bo to jest takie słodkie. Człowiek myśli, że byłem w takiej jednej dziewczynie zakochany, jak miałem 7 lat. Strasznie. Myślałem, że ona miała też 7 albo 8 i po prostu długo, długo za nią gdzieś tam, jak nie biegałem, tylko, no bo to trudno nazwać to bieganiem, tylko jak podchodziła do mnie, to nie wiedziałem, co mam powiedzieć. To było ciekawe i chyba faktycznie stwierdzam, że takie doświadczenie dosyć nietypowe, jeśli o mnie chodzi, bo raczej nie mam problemu z nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów. Natomiast to taki właśnie młodzieńczy czas i wydaje mi się, że to każdy musi przeżyć. Lato powoli tam dobiega końca. Jaki kolejny już jesienny singiel nam szykujesz? Bardziej zimowy. Koncentruję się na zimie, coś kolędowo właśnie, znaczy w tym jak gdyby klimacie chciałbym coś zaprezentować. Mam fajne piosenki, dobre pomysły na to. Bardziej zimowo, jesiennie to zbieram się do raczej tej trasy zagranicznej, bo musimy jechać do Stanów, więc mamy tam troszeczkę roboty. I raczej tak. Ja muszę tobie powiedzieć, myślę, że teraz będziemy musieli pozdrowić jedną z twoich fanek, która się podpisuje, Aneta. Ona bije rekordy, wysyłając maile na twój utwór i na ciebie. Jej rekord to 149 maili w jednym dniu wysłanych. Rafał Brzozowski, Za Mały Świat, no fajnie. Wszystko liczę i to nie są spamy, tylko to są, i to nie komputer powtarza, bo ona zawsze coś tam dopisuje, czyli to trochę czasu spędza przy tym Rafale Brzozowskim przed komputerem. To powiem szczerze, że takie informacje to z jednej strony bardzo miło. W takim razie pozdrawiamy Anetę, dziękuję za wsparcie, bo to dużo dla mnie znaczy. To znaczy, że te piosenki gdzieś tam trafiają, ale oczywiście to umiar też jest jak gdyby wskazany w tym wszystkim. Natomiast to jest też świadczy o tym, że to gdzieś się podoba i mnie to cieszy. To mamy tak na razie wydrukować i przesłać menadżerowi te 149 maili? Może nie, dziękuję bardzo, ale fajnie wiedzieć, że tak mam takie wsparcie i może będzie też okazja gdzieś tam się spotkać czy zobaczyć, to nigdy nie wiadomo, także tak niech to zostanie. Rafale, końcówka lata, początek jesieni, chcemy zorganizować taki konkurs z kolacją dla fanki. Godzisz się? Tutaj zjedzona kolacja wspólnie z tobą przez fankę. Musiałby tutaj mój menadżer zainterweniować w tej sprawie i się zgodzić. Jak gdyby ufam menadżmentowi, jeżeli oni wyrażą zgodę na taki konkurs, jak najbardziej, nie ma problemu wtedy. No to w takim razie miejsce akcji podamy już niebawem, z menadżerem porozmawiamy za chwilę. Dobrze. I życzymy sukcesów na scenie opery leśnej Top of the Top. No nie możesz zgarnąć bursztynowego słowika, bo tylko jest dla zagranicznych wykonawców, ale
twój śpiew i ty już sam w sobie jesteś Słowikiem. Dziękuję, to jest dla mnie bardzo miłe, tylko wydaje mi się, że to jest też nagroda, dlatego że to jest koncert 5-lecia Muzodajni. To nie jest tak, że może komuś się wydaje, znowu będziesz śpiewał tak blisko. Nie, ten utwór po prostu był utworem, który był najczęściej pobierany jako dzwonek polifoniczny i w tym momencie, w tamtym roku, więc gdyby zostałem zaproszony do tego koncertu i gdyby mam troszeczkę zmienioną aranżację, ten numer będzie nieco inaczej brzmiał, więc myślę, że będzie fajnie. No to tak blisko z widzami Małopolski TV na scenie Top of the Top Sopockiego Festiwalu. Rafał Brzozowski, życzę sukcesów. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.